Witam państwa serdecznie. Z tej strony, Paweł Jaworski, program w Służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Zygmunt Rosiak, działacz niepodległościowy. Na 19 lat wypędzony do Australii, bilet w jedną stronę. Były bokser Legii, ponad 100 walk w wadze Koguciej. Witam pana serdecznie. Tak. Witam państwa. Dziękuję za zaproszenie. Ehe. Pan Paweł powiedział Wazek Ogucień. zacząłem boksowanie w Legii od papierowej wagi. To był to już 64 rok, więc na pewno wielu z naszych widzów stawiało pierwsze kroki, albo nawet nie żyli w tamtych latach, bo to tyle minęło. Cóż? Nie wiem, nie wiem, jak, jak zacząć, bo, bo... Nasze drogi zaczęły się od, od pielgrzymki na Jasną Górę. Byliśmy wspólnie na pielgrzymce kibiców Legi Legii Warszawa. E, piękna pielgrzymka kibiców, patriotów na Jasną Górę. Tam była przestrzeń w trakcie podróży i poprosiłem Pana o krótkie świadectwo, bo no nie znałem Pana osobiście wcześniej, natomiast słyszałem, e, e, słyszałem e, od wielu osób o Pana zasługach dla ojczyzny i chciałbym no, zawsze miałem takie pragnienie, zresztą od razu po tej, po tej rozmowie w autokarze zaprosiłem Pana do programu. Troszkę to trwało, bo jest Pan bardzo zapracowanym człowiekiem i naprawdę angażuje się Pan w wiele inicjatyw. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli może przybliżyli Pana sylwetkę od początku. Jak to się stało, że trafił Pan do Warszawskiej Legii? Jak to się stało, że jest Pan teraz taką osobą, która no, cały czas jest czynnie działającym. Działaczem niepodległościowym. Yy, urodziłem się w Warszawie. Mój dziadek też, yy, ojciec też. Mama była z Wilna. Chciałem Wam powiedzieć, że kiedyś za przejście po Rembertowie trzeba było dać od 2 do 5 zł, żeby przejść po ulicy. Ja byłem bardzo drobny. Jak wspomniałem, zacząłem boksować w papierowej wadze. No więc była to wtedy w juniorach waga 47,5 kilo. I po trzech miesiącach zostałem wicemistrzem Warszawy, na początku roku 65. W 64. wygrałem taki turniej o wejście do reprezentacji Warszawy. Ale ja głównie, co mnie skłoniło do uprawiania pięściarstwa, po prostu byłem popychany. Źle traktowany przez kolegów o głowę wyższych i o od 10 do 20 kilo cięższych ode mnie. Więc stwierdziłem, że nauczę się tego, tego boksu potocznie zwanego, no i, no i się nie dam. Czyli po prostu taka męska ambicja. Tak, która... ambicja. Przyznam się, że było to dość tragiczne dla mnie wspomnienia tamtych lat, chociażby dlatego, że naprzeciwko mnie mieszkał z jakiejś rozbitej rodziny młody człowiek, który bardzo mnie lubiał. Uczyłem go pływania, no ale w końcu mama zmieniała tak często narzeczonych, że ten chłopak się powiesił. Był to dwunastoletni chłopiec. No i ja mówię, jak ja mam tak zginąć, no to muszę jeszcze, jeszcze coś zrobić, komuś oddać. Takie jak to, jak to młody dzieciak. Później, y, ponieważ nieźle się zapowiadałem w tej legii, tak myślę, bo moje y, zdjęcie wisiało od Tokio do Meksyku, nasza młodzież. Nasza młodzież, przyszły przyszli, y, czy to reprezentacji Legii, czy to kaderowicze, czy olimpijczycy. No zawsze twierdziłem, przez trochę przez skromność, że to nie za e, swoje Zasługi. umiejętności pięściarskie, tylko za ładną buźkę, więc żartując sobie. E, Jest Pan bardzo pokorny. Mój tam. trener też był dość przystojnym człowiekiem, chociaż o Paskudnym charakterze, i to też wpłynęło, że ja dłużej nie poboksowałem. Ale biorąc wszelkie przerwy, wliczając w to polonię warszawską, w wazę Muszej Kogucie i tam występowałem w drugiej lidze, to wszystkiego się tego jednak nazbierało nawet 10 lat. No i cóż powiedzieć, no polonią opiekowała się Inko, że tak powiem. Byli to ludzie, którzy załatwiali nam etaty. Cyrankiewicz wtedy, Cyran, prawdziwy Cyrankiewicz, najdłuższy premier w Polsce, dał nam takie przywileje, że kto miał pierwszą grupę sportową, to czy tak jako druga liga, to nam załatwiali takie etaty. No Ja akurat pracowałem w tym MINKO. Dlatego, że chciałem się czegoś nauczyć, bo po skończeniu szkoły nie umiałem nic. No, miałem tak to, tak Boksować nie... panu miał? Tak, no, raczej boksować, wszystko inne, tylko nie pracować tak uczciwie. No więc chciałem się czegoś nauczyć. No i to, to było postępowe jakieś zgromadzenie katolików i tak dalej. Była to prywatna firma Piaseckiego i Cerankiewicza. No jak, jak wiecie, no... Oczywiście krzyż nad każdą ścianą, ale to nic wspólnego nie miało z katolicyzmem i tak dalej. Po prostu tam byli przeszczeni Żydzi. Tam samo żydowstwo siedziało, jakieś pankrace, jakieś tam inne, którzy tam się mną zajmowali. Czyli po, tylko pozory wiary katolickiej? Po, no oczywiście, oczywiście. No przecież wiadomo, że, że to. Stworzyli NKWD Rosjanie, po to stworzyli, żeby, żeby rozbić tak, żeby rozbić Polaków, Polski Kościół i tak dalej. No taką osobą był Piasecki, chociaż wiele osób. Pewnie miało jakieś dobre intencje, wstępując tam, czy pracując, czy nie mając. Albo innego zwyczajnie muśnia. byli zwabieni. Tak, zwabieni. nie złą kasą, bo zawsze troszkę wyższa, jakąś opieką. Mnie to zdumiewało, bo na przykład proponowano mi za, we, za wstąpienie do partii, że dostanę. Na rękę 400 złotych więcej. Więc słuchajcie, w roku 70. zarabiać 200, a zarabiać 500 tuż na rękę. Wtedy to była całkiem niezła suma dla młodego chłopaka, który nie pali, nie pije, potrzebuje dyres. To, to był dobry haczek. Do... Tak, tak, to były dobre pieniądze. Ale to w tym całym INKO również pracował Icek Dykman. Ja go znałem jako Icka Dykmana, a on w Polsce uchodził za Tadeusz Mazowiecki. Więc jak ja zobaczyłem go już będąc wtedy w Australii, że został premierem, nasz premier, słucham, wiecie, ja go widziałem jako ten młody człowiek, taki 20-letni, to wydawało mi się, że mówiono coś o NKWD no, takie szeptane na ucho. Ja sobie ja mówię, myślałem, że jemu krzywdę zrobili, NKWD zrobiło. Nie wiedziałem, że on na czołgach rosyjskich przyjechał tutaj, przysłany przez Stalina robić, robić w Polsce porządek i znowu władzę zrobili. Wspomnę tylko o takiej akcji. Wiele później się dowiedziałem od swoich wujków, którzy byli w Enezecie w Armii Krajowej. Była taka akcja Czulent. Czulen to jest taka potrawa żydowska, bardzo długo pieczona w jakimś piekarniku czy piecu. No oni tak nazwali tą akcję i z tego co wiem 200 tysięcy Polaków wymordowali do 1956 roku. Później zwalano to na Stalina. Wiemy o tym, że Stalin umarł w 1953. Dlaczego mordowali tych ludzi do 1956? No, nie chciałbym tutaj ja dochodzić, uważam się dalej robotnikiem, zresztą nie skończyłem jakichś studiów czy wyższych szkół, ale zawsze starałem się żyć uczciwie. Wiecie, lepiej się śpi, zasypia się ze spokojnym sumieniem, że nikogo się nie skrzywdziło. Przyznam się wam, że był czas, kiedy w Rembertowie Wręcz nie bałem się nikogo, ale to nie dlatego, że się nie bałem, bo miałem tam jakiegoś wujka, kto się wrzeniał w rodzinę i był majorem milicji, który rzeczywiście potrafił mi pomóc, bo twierdził, że ja nawet jak mnie złapią, to się do niczego nie przyznam. To takie było wychowanie wtedy. Przecież to, co wypisywał Kuroń w swoich książkach, jak ja mógłbym donieść na policję, że kolega wsiadł na rower i się przejechał? To śmieszne. Ja bym się na tej ulicy więcej nie pokazał. Człowiek miał inne wartości. Słuchajcie, nie powinienem tego mówić, ale tak zwane porachunki między chłopakami czy nawet panami dorosłymi załatwiało się sam na sam, nie tak jak dzisiaj biorą cię w kółko skopią dostaniesz nożem, co jest pod ręką i tak dalej, no, Było bandziolstwo zawsze w Rembertowie. W wielu domach można było wypić wódkę i wylądować w łóżku z jakąś księżniczką nocy. Przepraszam, że tak w takim radiu o takich rzeczach mówię, ale powtarzam: flaszka wódki otwierała wiele, 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 wiele e, drzwi, a nigdy nie ma tak, jeżeli człowiek nie ma silnego, właśnie Boga, kościoła. Zawsze są chwile załamania w swoim życiu i nie masz się do kogo zwrócić, pozostaje bardzo szybki środek. Środek, który zmienia natychmiast twoją mentalność, twoje myślenie. Wystarczy wypić szklankę wódki twoje myślenie jest zupełnie inne. Mnie już to prowadziło na złą drogę, właśnie ta szklanka wódki i do bujek, i, 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 i do wszelkiego złego. Nie powiem, że nie byłem podatny ani na wdzięki kobiece, ani, ani na lekkie życie, bo, bo człowiek ma taką naturę, że no każdy nawet ma prawo robić źle. Powinien tego żałować, powinien naprawiać swoje zło, robić rachunek sumienia to, co uczy Kościół. No i żyć. Zgodnie z prawami natury, przynajmniej jeżeli nie jest już jakiś. Czyli jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, ale trzeba wstać i zawsze iść do przodu. Zawsze, tak? zawsze. Poza tym, jeszcze, panie Pawle, powiem taką rzecz. Myślę, że jak człowiek sobie coś postanowi, chce coś osiągnąć, może naprawdę wszystko. Słuchajcie, naprawdę siła w człowieku jest taka, w człowieku, jeżeli jeszcze zwraca się do siły wyższej. Jeżeli szuka przyjaciół, no bo sam człowiek niewiele znaczy w życiu. Ja przez to wszystko przeszedłem. Ja chciałbym tylko taką jeszcze rzecz powiedzieć. Mówi się o obozach koncentracyjnych. Co przeszły te, ci rodzice, te matki w tych obozach? Ja dzisiaj mam 74 lata, jestem 48 rocznik. No, miły pan jest, dziękuję. No tak, trochę. Uciekałem po rynku, starałem się, chociaż nos jest krzywy. rzękiem miałem złamaną. Ręce połamane. Ręce połamane, tu powbijane, powy, pow, pow, powbijane kości. No tylko pięć metrów bandaża. E, zacząłem, co ja mówiłem o. O, o, o tych obozach koncentracyjnych, że kobiety. Tak, dzieci. te kobiety przeszły tam kechenne. Ale chciałbym wam też taką rzecz powiedzieć, że ja drugi raz nie chciałbym się narodzić i przeżyć to jako dziecko. Moja matka wyszła chorą osobą. Kto ją wtedy leczył? Kto myślał, no jeść nie warto. Jedyne jakiekolwiek wymuszanie jakiegokolwiek posłuszeństwa to było normalne bicie. To była Gechenna, mówi się. koszmar. koszmar. Te dzieci tych je, obozowych miałem, kolegę, którego ojciec był w Oświęcimiu i mówię, to pan w Oświęcimiu siedział z Cyrankiewiczem i pan w takiej chałupce mieszka w Rembertowie, w takiej mieszkankach, a mówi, o ja to się cieszę, że Cyrankiewicz nie wie, że ja przeżyłem ten obóz, bo ja już bym mnie dzisiaj tu nie było, bo ja tyle wiem o Cyrankiewiczu. Nie rozumiałem tego dopiero w Austalii, jak y, y, Panie zajmucie, powiedzmy jeszcze o tych obozach, że pan był w kolonii karnej, tak? Jeszcze A Tak, za chwilkę. Chciałbym tylko dokończyć uh -huh. taką rzecz, że, że ten człowiek powiedział, e, ja wtedy dopiero zrozumiałem, jak Cyjankiewicz umarł, jak wyszło na jaw BBC australijskie, znaczy angielskie podało, uh -huh. że Cyrankiewicz okradał świnie z, z ziemniaków i sam stał się świnią, No to co opisał e, Jeziorański w swoich książkach i tak dalej. E, jak to się stało? No tak się stało, że za swoją jakąś taką niepokorność, unikanie też. Za odwagę, za mówienie nie, prawdy. prawdy. Wysłano mnie do Braniewa. W tym Braniewie spędziłem 7,5 miesiąca. Chciałbym Wam tylko nadmienić, że wtedy generał Jaruzelski miał e, 3 miesiące karenia. Dowódca pułku miał miesiąc, dowódca okręgu dwa. A ja odważyłem 7,5, dzisiaj nie ma. Nie wiem, tam tygrys byłem czy jakiś inny. Słuchajcie, to była makabryczna historia. Jeżeli ktoś wagi, powiedzmy, ja wtedy ważyłem 55, potem więcej, bo na samej wodzie oczywiście, bo ten literarz dostawałeś mhm. na, w jedzeniu. Ale jeżeli ktoś ci dołożył mm, tak zwaną mm, minę przeciwczołgową, oczywiście to nie była mina, tylko był to mm, zalany. Mm, Betonem kawałek, coś, co przypominało minę, ważyło to od 21 do 23 kg. No i jeżeli do tego miałeś maskę, buty, hełm, pistolet swój zwykły PM taki wie pan, czy z II wojny światowej tyle, że zmieniony magazynek. Nie okrągły ruski, tylko ten płaski wkładany. Do tego jeszcze jeden magazynek zapasowy, maska gazowa. Wystarczyło. Słuchajcie, wystarczyło. Zajechaliście, ale słuchajcie, jak mi się przydał boks. Przydał mi się na tyle, że ja potrafiłem wytrzymać co najmniej dwa, trzy razy tyle, co każdy inny. Czyli dzięki temu mam przeżył możliwe, tak? Możliwe, że tak, że, że no bo chłopcy, którzy byli po poprawczakach, którzy nigdy nie powinni, czy e, w więzieniach, nie powinni być nigdy w wojsku, tam ich wzywano, bo przecież trzeba oszczędzać synów generałów, brano ze słabym wzrokiem, chodziło to jakieś płaskostopie i tak dalej. Mnie trening nauczył, że no żaden z no nie wytrzymywał, jak on chciał mi dorównać kroku, to, to nie było mowy. Jednak ten ten od 15 roku życia, mając 20 lat, jak byłem w tej kompanii, 20, nawet dwa dokładnie, już skończone, 22 lata, kochani, ja miałem taką kondycję, że oni wszyscy wysiadali. Oczywiście dokuczyli ci w inny sposób, bo ci nie dali w nocy spać, bo e, słuchajcie, opowiem wam o takich warunkach, bo dzisiaj są chętni pójścia do wojska, bo no bo brakuje nam żołnierzy, nas sampierw rozmontowali armię, teraz potrzebują e, mięsa armatniego, przecież nie mamy żadnego, żadnego wojska i tak dalej, nie trzeba być y, jakimś ekspertem od wojska, żeby wiedzieć, że jeżeli kupimy czołg i on się zepsuje, to go odwieziemy do NATO, do, do Niemców, żeby go naprawili, a może samolot poślemy do Ameryki zepsuty, żeby tam go naprawili. Co? No nie mamy dzisiaj żadnego sprzętu, który jest robiony w Polsce i tu nie chodzi nawet o to, czy my od e, e, żółtych kupimy jakieś tam, to teraz Korea nam chce sprzedać czołgi, czy... To nawet nie chodzi o to, czy my kupimy, tylko to powinno być kupione. Jak to robić? Czyli koncesja, i to powinno być produkowane w kraju i naprawiane w kraju, a nie byle y, co się zepsuje i to ma zostać i, i, i tylko rośnie nam złom. Tak to wygląda. Słuchajcie, dało mi to dobrą szkołę. Nienawidziłem, powiem wam szczerze, nienawidziłem tak, jak proponowano mi boksowanie. Ja przy swoim wzroście i warunkach, i to, co już umiałem, to mogłem spokojnie w lece boksować, ale ta liga została zlikwidowana. Najbardziej zasłużył się w tym trener. Niedźwiecki. Ja nie zamierzam mu dokładać, bo facet już nie żyje. Skończył szkołę marksizmu, leninizmu i od tego momentu już nie było do niego żadnego dojścia, żadnej rozmowy, żadnych... To, to w ogóle bardzo, bardzo lubiałem jego syna, który boksował też bardzo fajnie i bardzo ładnie też od papierowej wagi, ale niestety chłopak się powiesił, czekając na rozmowę z ojcem. Wolał się powiesić, jak rozmawiać z własnym ojcem. E, naprawdę był to lubiany chłopak przez wszystkich. Bardzo fajny. Nigdy nie zapomnę kiedyś... Ja wiem, że odbiegnę troszkę od tematu, ale Panie prawda, stoimy sobie w Mrągowie na obozie wojskowym. Jest basen i wszyscy wskakują, pływają. I ten mały dzieciak miał wtedy chyba z 5 lat. Ja już miałem wtedy 16. Nie? On miał z 5 lat, on tak był dychem młodszy ode mnie. Skoczył do wody i myślał, że też będzie pływał tak jak my. No więc ja patrzyłem, jak to poznawałem, też uczyłem się, jak dziecko nie ma strachu, jak mu każesz. No, później mój syn chodził do Pałacu Kultury na skoki do wody. I tak wiecie, kiedyś wszedłem na tą Wierzę, spojrzałem w dół i odechciało mi się skakać, co myślę, no wykonam nie to co trzeba, no dzisiaj akurat mam dysk wypadnięty tam L4, L5 cię, przy ciężkiej pracy, ale, ale wtedy tak to wyglądało. Ja chciałbym taką rzecz tutaj powiedzieć jeszcze. Chciałbym, żeby Polacy, bo ja miałem takie, taką, takie szczęście spotkania się z pułkownikiem Bednarczykiem. E, Najbardziej znana książka Bernardczyka to jest Żydzi, jakich i znałem. Pułkownik nie mówił, nie pozwalał mówić na siebie, tylko podpułkownik. Znał świetnie język angielski, został przydzielony do getta przez generała Sikorskiego i napisał książkę, opisał trzynastkę. opisał jak Żydzi, Żydów, no ja tutaj mam taką spowiedź, spowiedź, Przechodniaka, czekaj, to nie w tę mańkę. Nie, dobrze, tutaj, do tej kamery. Do tej kamery, proszę. O, to do tej, tak? Słuchajcie, e, e, zostaje policjantem, leje pałką, e, oddaje swoją żonę, dziecko policji żydowskiej i się dziwi, że, że oni ją zabili. Panie, ja takich przykładów znam więcej. Chciałbym wam powiedzieć, że e, jest taka... Ja chyba mam tą książkę, zaraz wam pokażę. Polscy Żydzi. Żydzi. Polscy Żydzi, też pokażę. To napisał oczywiście Żyd i tutaj jest na przykład opisany Szapsio, Rothold Szapsio, zwany potocznie. Był to, urodził się w Warszawie, prawda, Żyd, który był mistrzem... Warszawy, Michel Polski w muszej wadze boksował z jednym z moich tenerów, którego bardzo sobie ceniłem, Munio Małecki, który przeszedł przez Oświęcim. Munio nigdy nie dał się Niemcom zaprosić na żaden bankiet po meczu, tylko pokazywał im e, numer. numer. On miał taki na całą rękę, i oni już go odchodzili, wiedzieli, że nie mają co tam z nim rozmawiać. No. E, Słuchajcie, Szapsio był. Na ogół w policji żydowskiej byli ludzie z wyższym wykształceniem. Wiecie, co to znaczyło przed wojną, mieć wyższe wykształcenie? Szapsio takiego nie ma, ale jako misz Polski, jako zawodnik, który wygrał dwie walki w Ameryce, jak Polacy pojechali, nie tylko je, on jeden, bo z tego co wiem Kolczyński też wygrał dwie walki i z nikim nie przegrał w Europie. Po wojnie już został alkoholikiem, jak zaczęli strzelać na święta to się zerwał i uciekał z Warszawy bo myślał, że z powrotem wojna jest już nie wiedział, no ale jak ktoś wypije wannę czy dwie wanny wódki no to później, no takiego okupacja wyglądała, no co, kto go spotkał to choć na wodę ten Rotholtz tak się zwany potocznie szapsiem, zasłużył się Żydom że oni wystąpili do polskich władz podziemnych żeby go ukarać za machanie pałką. I z tego co wiem, wykonał taką, taką karę niewiadomski z oddziału właśnie y, pułkownika Bednarczyka. Karę chłosty tą samą pałką, którą on y, dzielił tych Żydów. Później dokończę na temat Szapsia. Dziwnie się stało, że zginęła jego żona, zginęła rodzina, która go przechowywała, a on uciekł do Kanady, został przez Żydów pozbawiony dwa lata. Odebrano mu prawa obywatelskie jako Polak, co myślę, że Żydowi to nie zrobiło wielkiej różnicy. I ściągnął swojego syna. Z tego co wiem, nie chciałbym, y ale myślę, że 89, nawet 9 rok, jak on zmarł. Słuchajcie, to zupełny dziadek stuletni, prawda? E e wiem też jedno. Munio nienawidził. Munio, czyli potocznie Zygmunt Małecki. Musza, waga, mały. No, ale miał też przyjaciół Żydów. Opisuję Munio o swoim życiu, że jak po wojnie taki wynędzniały, chudy spotkał jak właśnie, właśnie Żyda, to dał mu jakieś pieniądze i, i, i ostatnie pieniądze wyjął i go zobaczył. No, ch chciałbym wierzyć, że są dobrzy Żydzi. Mnie mama też wychowywała, bo w obozie się z nimi stykała. Ja nawet w stanie wojennym wziąłem do swojego domu Dorna, Ludwika Dorna. W tym czasie, kiedy wróciłem, do, czy zetknąłem się z Dornem już po stanie wojennym, on był wtedy pierwszym policjantem w Polsce, bo szefem MSW. Pierwsza rzecz w drzwiach, jak go wziąłem do domu, stan wojenny. A on mówi tylko: Zygmunt, brak mieszkania. Chciałem wam powiedzieć, że byłem 10 lat. 10 lat bez mieszkania. Ani mi rodzina nie pomogła, bo w rodzinie też byli od akowców NSZ-u do ludzi z partii. Ci z partii taki mądry i siedzi, wiecie jak to jest. 10 lat byłem bezdomny w kraju i pan Lord mi nie pomógł. Nie wiem. Dzisiaj może inaczej bym postąpił. Wtedy nie poszedłem ani na jego pogrzeb, który on utrzymy, On ukrywał się z tym pogrzebem, bo nie chciał, żeby było wiadomo, jak chowają jego mamę. No i później sam zmarł. Chciałbym wam taką rzecz. Jako członek Solidarności uważam, że byłem wykorzystany przez żydostwo, żeby oni całkowicie przejęli władzę i dzisiaj robili z Polakami co im się że nie podoba. Dzisiaj nie kiwnąłbym palcem palcem nie poszedł do więzienia do Radomia, gdzie warunki były, uważam, ja miałem ten przedsmak tych warunków w wojsku. Chciałem wam powiedzieć, że na ulicy Żołnierskiej jednostka 2475 nie było ani jednej szyby. Było 8 tysięcy chłopa, nie jednej szyby, gdzie były piętra to były jakieś austriackie koszary piętro nad piętrem czyli ubikacja nad ubikacją. Między ubikacjami nie było rury żeliwnej, bo ją trzeba było sprzedać na wódkę sprzedawał pan sierżant. No i jak człowiek się załatwiał, to przyjechałem do domu, miałem upranę w zimnej wodzie. No to, co z góry spadło, to ci spadło. Tam wody nie było, bo to wszystko zamarzało. Yy, najczęstszą karą, którą stosował yy, major, yy, jaką się. Ale zresztą nieważny, bo ja nie chcę ruszać Jasne. tam, rodziny i tak dalej, ale to była kara maska na, na twarz, yy, mesel, młotek i skuwanie, skuwanie tego, co zamarzło. W takich warunkach, człowiek był w wojsku, to jest to za i wyniszczenie. Upodlenie nie, i całkowita y, nienawiść do ojczyzny, bo to ojczyzna Cię bierze i Ci nie tak. daje podstawowych warunków. To Czyli tak jak poszedłem do więzienia i ojczyzna nie daje mi gwarancji, żebym ja przeżył. Posłuchajcie, będąc w Radomiu przychodzi y, po godzinie czwartej: wszyscy klawisze są pijani. Klawisz przychodzi pod cele, wyciąga Ci bozie spod tego. To twoja narzeczona, a ja tam była Matka Boska. Mhm. Oczywiście, ja nie jestem, nigdy bym tego nie powtórzył. Co on zrobi z moją narzeczoną? Jak on się będzie z nią e, obchodził, oczywiście seksualnie? Czyli wszystkie wartości po prostu. I, i, tak, i, i, i patrzeć na takiego pijanego bydlaka, on mówi, że on, ile ona ma otworów i tak dalej. jeszcze Państwo sobie dopowiecie, bo. bo z ust normalnego człowieka to coś nie, nie ma prawa wyjść w ogóle, to nie coś ludzkie, takiego. Słowa. Tak, tak, to jest, to, jest, to jest diabeł. Mało. Siedzi z, z tak zwanym sikorą, nie wiem jego prawdziwego nazwiska, wchodzą klawisze i oddają mu honor. On ma SB wydra, wytatuowane na, może być to S jakiś Bogdan, ale SB, tak, tak. I, a oni mu do, w czapę biją dwa. Wypuszczany jest z więzienia. Ja siedziałem na Malczewskiego Jeden, dzisiaj tego więzienia nie ma, bo to zwrócono księżom. E, wyszedł, wraca z dwoma pętami takiej kiełbasy. Na początku przynosił wódkę, potem przynosił bimber i to taki biały z skarbitu, że wiecie, pół roku jak z nim siedzisz, no to gdzie ja będę pił? Przecież, bym wypił cokolwiek, to by nerwy wszystko razem się rozłożył. Wtedy robią z tobą co chcą. Ja oczywiście mu tego odmówiłem. A on mówi: wielka mi robota. Poszedłem na kościele, zamalowałem nie lękajcie się, te słowa, które powiedział e, Jan Paweł II powiedział, ja nie lękajcie się. I, i ja mówię, e, tutaj mam... Właśnie, to, czym teraz pan się zajmuje, panie Zygmuncie, bo tego jest naprawdę dużo, wydaje się. Oj, pismo. to się nie da powiedzieć. Ja teraz bardzo... E, e, Współpracuję z panem Karczewskim, który wydaje taką gazetę Non symus. nie mamy zgody na to, co się dzieje w kościele. Oczywiście ten atak na, na księży pedałów. Tutaj jest opisany w tej akurat gazecie e, e, ksiądz Sikorski. Ja pamiętam, jak spotkałem się z księdzem Sikorskim w więzieniu i przepraszam, że, że to powiem, ale Rano mnie przyjął klawisz przebrany za lekarza, założył biały fartuch. Widzę ziemię pod paznokciami, czyli jakiś rolnik czy uprawiający. Zdradził się? Tak. No i ja mówię, proszę mi pokazać legitymację, że pan jest lekarzem. A on jeszcze, słuchajcie, ciebie boli głowa? Masz tablet, Ciebie? No, całe szczęście, że mi dał witaminę C, no ale jak akurat... Żołądek bolał mnie. No i po południu przychodzi ksiądz Sikorski i mówi tak, ale ja mówię, jak księdza nie znam, a on mówi, nieważne, siedzisz nie za e, pospolite przestępstwa, te artykuły, co ty masz i tak dalej. Wtedy ksiądz Sikorski miał tam znajomego chłopaka, którego uczył karatę. I on mu ten, wpuścił go jako, jako księdza, zresztą nie wiedziałem w ogóle, że za moich czasów takich rzeczy nie było w Braniewie, żeby kościół i tak dalej. A tutaj już były czasy Solidarności, były msze nawet. Za, można było słuchać, tak, w, w celi. I pomódlmy się za więźniów sumienia, ale jak ksiądz Sikorski przyszedł i mówi, przyniósł mi tam jakieś margarynę, coś, ja dopiero co byłem łapany, Jakoś tak za bardzo jeszcze, ani w apetycie, bo to nerwy, wszystko razem, e, tam siedziałem chyba z trzy tygodnie dopiero, e, tak nie odczułem jeszcze tego głodu i braku tego jedzenia, tych witamin. No i, no i skląłem księdza, mówię, co ty frajerze, że przepraszam, przebrałeś się w kieckie, przeszedłeś, a? a może chcesz mnie wyspowiadać, a potem naczelnik mi będzie o wszystkim opowiadał. Czyli nie pan wtedy? Nie zaufałem księdzu. Nie. On mi powiedział, ja go w jakimś sensie wygoniłem, ale chciałem Wam powiedzieć, że ja potrafię się. No nie wiem, czy to trzeba aż się potrafić. Uważam, że jak człowiek robi źle, musi to naprawić. Ja pojechałem do księdza po wyjściu na amnestię 26. Tam mnie wypuścili na samym końcu. Nigdzie już nic nie jadłem, bo się bałem, że mnie otrują i tak dalej, że wyjdę i za tydzień, czy dwa, czy umrę, bo mają takie sposoby. Do dziś ja jestem z księdzem, ale to, co z, w kontakcie, to, co oni z niego zrobili, tak oddanego człowieka. Po prostu ksiądz, do tego jeszcze karateka. Wspaniały Polak, patriota. Wspaniały patriota. Kochający, mający tam wszystkie jakieś. Takiej ilości, co on przepuścił przez swoje obozy, zrobiono go, że ksiądz e, e, jakieś tam dopuszczał się czynów. Jakieś tam. Słuchajcie, ksiądz mieszkał zawsze osobno. Ja byłem na takim obozie. Na tym obozie był również e, Marian Banaś, bo on też ma czarny pas, jak i ksiądz. No i, słuchajcie, w pewnym momencie zginął Banaś, no to ksiądz szybko tam, wtedy się zbierało 20-40 złotych, pojechał, przecież on miał dwóch synów i tak dalej. Jak można? Po prostu człowiek, który skupia wokół siebie, ma jakiś autorytet i potrafi świecić przykładem, musi być zniszczony. Naprawdę. To no, I to robią tak zwane nasze władze, które się podszywają. Jak oni są dobrzy. Słuchajcie, wielu, wielu, wielu. Yy, Działacze opozycyjnych, szczególnie kobiety, są bardzo wrażliwe, straciły rodziny, dzieci odeszły i tak dalej, bo matka mnie skazała na, na, na Bidę. Mieszkają na, na działkach. Godują bardzo no. często. Tak, jeżeli ktoś ma, no teraz to podniesie do dwóch, czterystu na rękę, czy tam dwa i pół, nie będę tam, no to słuchajcie, ale... Przy pieniądze. Do, do, przy, ale, no to tyle nas równa, ale z esbekami, czyli ci, co nas gnębili. Teraz chciałbym tu rozwikłać taką sprawę. Kto jest w Polsce ubekiem, esbekiem? No przecież to wszystko jest w rękach żydowskich. Ja chciałbym na temat światowego... Żydostwa, to proszę przeczytać, to są dwa tomy, jeżeli ktoś przez to przebrnie, nie ma, wątpliwości, tak, nie ma wątpliwości kto na świecie rządzi. Żydowskie pieniądze i Żydzi. Ja rozumiem, że Żydzi zrobili sobie czystkę w swoim własnym kraju, mordując biedotę. Tu w Warszawie i, i tak dalej, robiąc dla nich obozy koncentracyjne. No i, i to wszystko. Oni wyczyścili swój... Zresztą Mojżesz panie, też to robił, jeżeli weźmiemy. Mu musimy powoli kończyć. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjść. Chciałbym na jeszcze, koniec. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć taką rzecz. Namawiam wszystkich, żeby się zainteresowali prawdziwą historią. Za plecami komunizmu. Jest taka książka. E, Ostatnie dni Romanowów. E, Mord... E, tak, no no makabra, calskim. makabra, Paweł uzupełni jak, jak tego, bo mnie, to ja. Nie, ja nie jestem mówcą. Przepraszam, że jako robotnik się tu we, wepchałem. E... Jest pan bardzo pokornym i wielkim człowiekiem. <grym> no, nie przes... Przede wszystkim cały czas odważnie Pan głosi, prawdę, tak? Słuchajcie, no. jaka jest historia z, z, z odwagą? Ja uważam, że człowiek jest wtedy tylko odważny, jak już nie ma się gdzie cofnąć. Ja zawsze będę ustępował większym, silniejszym od siebie i tak dalej, prawda? Ale już jak mam za z tyłu mur, no to znam ten... ten wiadomo, że trzeba stanąć na nogę, żeby już za mną nie szedł. On się nie może cofnąć i wtedy jest albo ja, albo on, no i na ogół... No Stara szkoła. Jako, tak, no tak, no to wiecie, uczono techniki, nie to co dzisiaj. Dzisiaj zawodowcy to nie jest w ogóle boks. No, oni ćwiczą, tłuką się, przecież dwie, trzy walki Pięknie to powiedział kiedyś e, Krzysztof Kosedowski, medalista z Moskwy. Mówi, niech ten Saleta szybko wyda te dwa miliony, bo on tyle przyjmuje na łeb, on nie zna żadnych obron, on nie zdąży tych pieniędzy wydać. Jak się skończyło to dla Krzysia, zdjęli go z komentatora na telewizji. No. A był to człowiek jedyny, którego można było słuchać, bo Kulej kazał wszystkim boksować tak jak, tak jak on boksował, prawda? Mój trener Niedźwiecki mówił do przodu i no, trzy razy z całej siły na łeb, jak, jak ustoi to. No wiecie, to, nie jest, to nie jest, ja mówię, Munio Małecki mnie nauczył, to zresztą to była najszybsza tarcza w Polsce, ten właśnie więzień o Święcimia. Ja chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką rzecz na koniec. Munio, Munio spotkał swojego kolegę, kolega wyjął to było na Nosalu, czy gdzieś pod Giewontem. Byłem na takim obozie w Zakopanem i Munio się rozpłakał, jak ten kolega wyjął jego z Austrii. To był facet, e, koniak. I pytam się tego austriaka, dlaczego on płacze. mówi, bo zanim na, nam robiono jakieś doświadczenia, to dawano nam setę z na przeciw I no i potem tam skrobałem mu kość ogonową, która mu zresztą do końca gniła Muniowi. Bardzo, bardzo, no oczywiście można powiedzieć, że też był nienormalny, bo, no bo jak zobaczył Niemena, no to myślałem, że, że go, żeby nie my, to by go zabił. Mówi, ty wyjedz do niego, bo to dla, dla takiego człowieka jak starej daty, jak Małecki, w o to przecież nie był, nie był niemen, jakimś piosenkarzem, on dla niego był wyjcem, I żeby nie my to na pewno... No tu jest taka jeszcze chciałbym pokazać księga, jak to ustawić, że... Tu? Wielka Księga Zdrajców Polski, tutaj dotyka, widać, tak, widać, widać, tak? Słabo to widać, bo czerwone. I tak dalej, no więc słuchajcie. Panie Zygmuncie, naprawdę myślę, że jeszcze. Ja bardzo musimy... dziękuję, że miałem możliwość tutaj do Państwa przyjść i, i przepraszam, że no trochę marudzę, że skaczę po tych, ale. To tego jest tyle, tego że tego jest tyle, że się nie da opowiedzieć. Musimy się jeszcze mówić na jedno spotkanie, panie Zygmuncie. Ja chyba zrobię taką rzecz, do czego mnie namawiają. Chciałbym opisać z 2-3 dni wojska. Koniecznie, pani. Musi opisać pan książkę wydać. 2-3 dni więzienia. Takie ciekawsze historie. Autobiografię swoją. Nawet y, pobyt w obozie, gdzie były często ciekawe rzeczy, a, a gdzieś... To Możemy skorzystać z tego, że oglądają nas Państwo, kto chciałby pomóc właśnie w wydaniu takiego pamiętnika. Nie, 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 nie. ja nie? sobie dam radę. Nie, nie, dziękuję. Nie Ale chcę. w takim razie będziemy Pana dopingować, żeby to powstało. No to o tak. Jak byłby, Bo to jest bezcenne jak, dla nas. Jakby ktoś, kto umie pisać. Ktoś, kto... No bo ja nigdy tego nie robiłem. no To znaczy, zawsze dwóje miałem z polskiego, a koleżankom, które dostawały piątki, pisałem wypracowanie. Czyli jak normalny chłopak. <grym> no. Panie Zygmuncie, musimy kończyć. Dziękuję Panu pięknie. Ja tylko chciałem jeszcze Państwu podziękować za Państwa wsparcie. Teraz tego, teraz tego wsparcia szczególnie od was, od Państwa oczekujemy. I, I prosimy, aby Państwo nas cały czas wspierali. Moim i Państwa gościem był Pan Zygmunt Rosiak, działacz niepodległościowy, bokser, wielki patriota, wielki Polak. Zresztą macie Państwo więzień, więzień świadomość. Więzień Jaruzela przede wszystkim. Panie Zygmuncie, na pewno jeszcze jeden program musimy nagrać. <laughs> dziękuję Panu. Z Panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, dziękuję.